Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za tę ustawę panu prezydentowi, bo trudno sobie wyobrazić lepszy moment dla pana ministra finansów niż wejście i objęcie urzędu w momencie, kiedy obniżamy podatki, i to obniżamy podatki na zasadzie powszechnej. To jest też taka cecha charakterystyczna rządu Prawa i Sprawiedliwości, że obniżamy powszechnie podatki. Dotykają one właściwie wszystkich osób, tak jak pan prezydent powiedział, i to jest bardzo dobra wiadomość. Jest to ubytek w sektorze finansów publicznych w wysokości około 13 miliardów złotych, bo jeszcze trzeba rzeczywiście dodać do tego podniesienie kosztów uzyskania przychodu ponad dwukrotne, a więc tak naprawdę to jest znowu obniżka podatków kolejna. I od października 24,5, prawie 25 milionów ludzi odczuje to pozytywnie w swoim portfelu. Też taka krótka refleksja historyczna, kto ostatnio obniżał ten podatek PIT i podnosił koszty uzyskania przychodu, również rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku to było, a więc 13 lat temu. Ja jestem przekonany, panie prezydencie, tak jak pan powiedział, że Jurek podoła tym obowiązkom nowym. To jest człowiek orkiestra, nie tylko fundusze europejskie, ale w życiu i budowa mostów, i biznes, przedsiębiorczość, Bank Światowy, finanse, a więc ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. A ponieważ pochodzi ze stalowej woli, to mam nadzieję, że będzie miał stalową wolę i stalowe nerwy w walce z mafiami VAT-owskimi, bo tutaj nie możemy zmrużyć oka ani na moment. Ci różni przestępcy podatkowi nie śpią, a przecież to jest praprzyczyna tego naszego sukcesu gospodarczego, że udało się w Ministerstwie Finansów skutecznie wprowadzić pewne narzędzia i informatyczne, i organizacyjne, administracyjne, które w bardzo skuteczny sposób potrafiły poradzić sobie z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, nie tylko zresztą w obszarze VAT-u. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za tę decyzję, za tę nominację i oczywiście za decyzję w sprawie podatków, bo to jest bardzo dobra decyzja dla wszystkich Polaków. Jurek, powodzenia, wszystkiego dobrego, samych sukcesów. Dziękuję bardzo.